ziarnziaczki. Robimy czytanko na pełnię. Pełnia jest w wodniku, czyli zaczynamy od wodnika i sprawdzamy, co jest przed Wami ukryte oraz co Wy ukrywacie. No, prześwietlimy zaraz tutaj. Zaraz tu się wszystkiego dowiemy. Kurde. Lecimy, lecimy. Dobra, już. Miśki, to jest teoretycznie na miesiąc to czytanko, od pełni do pełni, ale jeżeli Wam się to wyświetli za rok czy za pół roku, to być może wtedy właśnie będziecie musieli to usłyszeć, także nie przejmujcie się tym. To umownie jest na miesiąc, ale wiemy, że czasu nie ma. Wiemy? No, dokładnie. No to co? Lecimy? Lećmy, lećmy. Co jest ukryte przed wodnikiem? A, kłamstwo jakieś. Jeżeli macie z kimś rodzinę, to jest kłamstwo to jakieś. Jeżeli nie macie rodziny, ale macie nadzieję, że będziecie mieli, oj, ta osoba chyba za bardzo rodziny nie chce. Albo, dobra, krótka piłka. Albo macie do czynienia z jakimś singlem, który nie chce mieć rodziny z Wami i nie chce mieć z Wami poważnego związku, bo się jeszcze ta osoba nie zdecydowała. Niestety tu jest fałsz pokazany. Nie chce rodziny, fałsz, brak decyzji, albo macie już z kimś rodzinę i ta osoba, niestety, no nawet bym powiedziała, że jak wychodzi z domu, to mówi, że gdzieś idzie, albo jedzie, a jedzie lub idzie gdzieś zupełnie indziej. I ma podzieloną głowę, fałsz i brak podjęcia decyzji, co oznaczać by mogło, że osoba, z którą jesteście na poważnie, niestety, może kłamać w jakiejś tam kwestii i może się zastanawiać, czy coś warto, czy nie warto. Po prostu to, co tu jest pokazane, to jest ktoś, kto nie jest pewien, że chce z Wami być i nie daj Boże, ma jeszcze kogoś innego. Równie dobrze może być ta trzecia sytuacja, kiedy Wy jesteście singlem, a oni mają rodzinę. No też mogliby to przed Wami ukrywać. Mogliby Wam mówić, albo Wam mówią, że jest kiepsko z żoną czy z mężem, a wcale nie jest. No. No dosłownie takie coś jest ukrywane. Jeżeli to jest singiel ten, o którym ja mówię, to on po prostu nie chce mieć z Wami bardzo poważnego związku, bo się nie zdecydował albo nie zdecydowała na jakąś rodzinę. Jest pokazany tutaj fałsz i brak podejmowanej decyzji. Jeżeli czekacie na coś innego, coś związanego z pracą, jakiś tam, jakiś wow zawodowy, to coś jeszcze nie przychodzi, dlatego że nie jest podjęta jakaś decyzja. Ktoś musi coś wymyślić, i jeszcze tego nie wymyślił, albo nie wymyśliła i nie ma podjętej jakiejś decyzji. Jeżeli myślicie, że jest, Więc ktokolwiek by Wam mówił w najbliższym czasie, że jakaś decyzja została podjęta, albo że niedługo zostanie podjęta, obawiam się, że nie jest to prawdą. Niestety. Obawiam się, że tu jest kłamstewko. Czekajcie, czemu karty lecą. A co ukrywa wodnik? O Jezu, co to jest za karta? Giermek. Ukrywa, że ma jakieś pomieszanie emocjonalne lub rozczarowanie, albo ukrywa coś związanego z dzieckiem lub dziećmi. O Jezu, aż tyle kart. O, wodnik ukrywa, albo jeżeli Wy jesteście z jakimś związkowcem, w rodzinie, macie rodzinę z kimś i macie dzieci, to ukrywalibyście, że jesteście z nimi tylko i wyłącznie z powodu dzieci. I to jest fikcyjne dla Was. I to byście wtedy Wy ukrywali. Więc nawet jeżeli macie do czynienia z perfidnym związkowcem, to Wy też nie za bardzo chcecie z nimi być. To jest raz. Dwa. No. Gdzieś jest jakiś wodnik singiel, który ukrywać mógłby przed tym człowiekiem, czy tam nie wiem przed kim. No właśnie, nie wiem. Albo że cierpi, bo nie ma dzieci, wodnik, i cierpi, i chciałby mieć dzieci, albo ukrywa coś negatywnego związanego z dziećmi. Czy przeszkadza Wam, że ktoś ma dzieci, czy coś takiego? Coś tak, jakbyście byli niezadowoleni, ale chodzi o jakieś dziecko lub dzieci. I albo nie możecie mieć, albo nie macie, albo macie, ale coś tutaj, nie jesteście zadowoleni z czegoś. Albo ktoś ma i Wam się to nie podoba, coś z dziećmi związane. A jeżeli nie ma żadnych dzieci, to niestety wodnik ukrywa albo, że
chce zdradzić, bo nie chce z kimś być, albo że poczuł się zdradzony. Zdrada jest pokazana, że jest ukrywana. Nie musi być tak, że wodnik zdradził. Wodnik może podejrzewać zdradę, albo po prostu czuje się zdradzony, ale to ukrywa. No. No, tośmy zaczęli tak dosyć ciężko, nie? Ciężka energia trochę. Wygląda na to, że tu jest jakieś małżeństwo lub jakaś para, która nie wiem, czy jeszcze powinna być razem. No. No, nie wiem. No nic, dobra. Rybeńki. Co jest ukryte przed rybeńkami? A kiedy chcecie jechać na ten urlop, Miszki? Kiedy to się wybieracie na ten urlop? Bo nie wiem, czy nie będziecie musieli zmienić planów. Albo kierunku. Kiedy, ale kiedy się możecie wybierać na urlop? Jeżeli my mówimy o najbliższym miesiącu, mniej więcej. No to co? To już wam nie pozwolą jechać? O co to chodzi, ej? No nic, zaraz powiem inny przekaz, bo to z tym urlopem to coś dziwnie. Tak jakbyście musieli gdzie indziej pojechać. Albo tak jakbyście co, nie dostali urlopu? Nie, urlop chyba... Urlop chyba dostaniecie, ale tak jakbyście nie mogli gdzieś wyjechać. Nie wiem czemu. A wiem. Wiem. Jeżeli się wybieracie w najbliższym czasie na urlop, albo rozważacie urlop, to być może moglibyście przegapić okazję. Na przykład, jeżeli wam ktoś powie, chcesz urlop za 2 tygodnie, a wy powiecie, za 2 tygodnie nie, ja chcę w październiku. To w październiku będzie już to przegapiona okazja. Bo na przykład w październiku nie będziecie mogli pojechać tam, gdzie moglibyście pojechać już teraz. Takie coś mi teraz przyszło do głowy. Bo mamy obok wyjazdu lub wycieczki przegapioną okazję. Uważajcie też, żebyście nie przegapili innej okazji. Przykładowo, chcecie kupić samochód, ale się strasznie długo zastanawiacie i zwlekacie z decyzją. Samochód albo wycieczkę, albo wyjazd, coś związane z jakimś ruchem. I tak długo się będziecie zastanawiać, że w rezultacie przegapicie okazję. Takie coś mogłoby być. Czyli nie tyle, że nie pojedziecie gdzieś teraz, tylko że nie podejmiecie decyzji, żeby pojechać i wtedy przegapicie okazję. Tak, może to jest takie coś. No, moglibyście przegapiona okazja. To jest jedna rzecz. A teraz już abstrahując od aut i od jakichś wyjazdów czy urlopów, mamy pokazane, że chyba ktoś, z kim nie jesteście. Tak bym myślała, że nie jesteście razem. Być może nawet dzieli was jakaś odległość geograficzna. Daleko moglibyście być od siebie. Ta osoba może, bo to jest przed wami ukryte, może was traktować jako przegapioną okazję. Ta osoba może o was tak myśleć. Szkoda, że nie możemy się spotkać, albo szkoda, że się nie spotkaliśmy. Jeżeli jesteście rybkami, które miały się z kimś spotkać, ale się nie spotkały, to tamta osoba żałuje, że się z wami nie spotkała. Tu jest pokazane, że ktoś traktuje was lub niedoszłą waszą relację, coś nie wydarzyło się między wami jako przegapioną okazję. No, czyli o was myśli. W takich kategoriach właśnie. A, trzeba było pojechać do rybek. Albo, a, trzeba się było spotkać. A, trzeba było coś tam. A teraz, no, może już być za późno. Aha. Takie buty. Chyba, że to wy przegapicie okazję. Więc wy, no, wy się starajcie nie przegapić żadnej okazji w najbliższym czasie. Miśki, no co wam powiem? Co ukrywają rybeczki? A, że nie macie jakiegoś nowego kierunku, albo że nie możecie nowej pracy znaleźć? Co to jest? Po ile ja kart biorę na to, co ktoś ukrywa? Bo nie pamiętam. Po 2 czy po 3? Ile ja wzięłam na wodnika? Kurde, nie pamiętam. Aj, dobra. Tu jest jakiś problem zawodowy pokazany. I rybki to ukrywają. Tak jakbyście chcieli iść na króla, a nie możecie. W sensie chcecie mieć jakiś ogromny sukces zawodowy czy coś takiego, ale nie możecie, bo coś się nie zaczyna. Albo wy nie szukacie. Chcecie czegoś, jakiegoś wowa zawodowego, ale nie szukacie.
To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o pracę. Albo szukacie, ale cały czas jesteście od kogoś zależni, a nie chcielibyście być zależni finansowo. Zależność finansowa tu jest pokazana i brak nowej drogi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pokazujecie, że moglibyście ukrywać, że jesteście w bardzo poważnym związku, albo moglibyście ukrywać, że zainteresowała Was osoba, która jest w bardzo poważnym związku, łącznie z małżeństwami i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co rybki ukrywają, albo dotyczy ukrywanych związków, albo dotyczy, że coś nie idzie z pracą. No. Ale tak, jakbyście byli zależni i nie mogli czegoś nowego zacząć. A chcielibyście jakiegoś wowa zawodowego i coś się tutaj nie może zadziać. No. Dziwne, nie? No dziwne. Dobra. Baranek. Co jest ukryte przed barankiem? Miszki, kłamstwo. Tyle. Fałsz, kłamstwo. Osoba, która Was zablokowała, cierpi, albo ktoś planuje Was zablokować, bo nie chce związku, albo już to się stało, albo się to stanie. Jest pokazany fałsz, brak powiedzianej prawdy. Nie wiem, kto kogo oszukał. Jeżeli Wy kogoś oszukaliście lub zdradziliście, to oni o tym wiedzą. Ale Wy możecie nie wiedzieć, że oni wiedzą. No co to jest? Oj, to miszki, nie wiem, czy się z nimi pogodzicie. Wy pokazujecie, że Wy byście się chętnie z kimś pogodzili. To nie wiem. Oj, to nie wiem, czy to się uda. Tu jest to, co jest przed Wami ukryte. Jest pokazane, że ktoś nawet planuje Was zablokować, nic nowego z Wami nie chce. Jeżeli macie sytuację, w której ktoś Wam na razie coś obiecuje, że coś będzie, może tego nie być. Nawet i w pracy, jeżeli Wam ktoś obiecuje jakiś nowy kontrakt albo jak się nazywa, nie wiem czy nową pracę, ale może jakąś podwyżkę czy coś takiego, no to ten ktoś może tak przedłużać, tak nie daje, a potem się okaże, że Wam nie da, bo z jakiegoś powodu nie będzie mógł. Tak jakby ten nowy początek był zablokowany. Ale ja mam wrażenie, że ktokolwiek Wam coś obiecuje, to już wie, że Wam tego nie da. Ale może obiecywać. Ale ta osoba by wiedziała, że Wam tego nie da. A jeżeli to nie chodzi o obiecanki, nie macie nic takiego w tym momencie, ale mieliście coś, co się zakończyło, ktoś mógł kogoś zdradzić lub oszukać i tu jest fałsz i karta zdrady, karta rozpadu związku i tak jakby ktoś nie chciał budować na nowo, nie chciał nowego początku albo w ogóle nie chciał związku. Natomiast jeżeli jesteście rybkami, barankiem, być może macie ryby w swoim życiu, dlatego ja tak powiedziałam, bo tutaj to, co ukrywacie, ma związek być może z jakimiś rybami. Jeżeli jesteście barankiem, który na przykład się rozwodzi teraz albo rozstaje, nie wiem, czy ta osoba chce tego rozwodu. Wiecie czemu? Dlatego, że, ale to tylko mówię do tych, którzy chcieliby rozwodu. Bo rozwód to jest dokument, to jest jakiś nowy początek i dokument, a ta osoba pokazuje, że nie chce tego nowego początku. Więc jeżeli chodziłoby o rozwód, to ta osoba może tego nie chcieć. I teraz co ukrywa baranek? Chęć pojednania się to dla tych, którzy się z kimś kłócą. I daj mi jeszcze jedną szansę, teraz już będzie szczerość i prawda, czyli po prostu. Jeżeli Wy zawiniliście, to chcecie się pojednać. Ale jeżeli jest odwrotnie i Wy jesteście tą stroną, która została skrzywdzona, to Wy pokazujecie, że nie chcecie o coś walczyć, bo Wy już wszystko wiecie. I to, że wszystko wiecie, jest pokazane w tych dwóch kartach. W karcie Sądu Ostatecznego i karcie Odwróconej Księżyca. Ja już wszystko wiem o Tobie. Ja już się wszystkiego tutaj dowiedziałem. Ty już mnie tu nie zaskoczysz niczym. Ja już o to nie będę walczyć. No chyba, że Wy zawiniliście, to Wy pokazujecie, że obiecujecie poprawę, że teraz już będzie szczerość i będzie prawda i chcielibyście się pojednać. No, no nie wiem, które z tych dwóch, no to Wy wiecie, czy zawiniliście, czy nie. Ajajajajaj, jakie te czytania są, kurde, dziwne.
Mogłoby być ukryte coś pozytywne, nie? A zazwyczaj ukryte są takie rzeczy, takie nie za bardzo, nie za bardzo pozytywne. No ale wiadomo, no jak ludzie kłamią, no to na jaki temat kłamią, no. Miśki, to był baranek. Byczulisiu. Czemu wszyscy mają... A co to się odwróciło? Dwie karty się odwróciły, nie bierzemy. Czemu wszyscy mają, że ukryte jest kłamstwo i fałsz? No a co innego jest ukryte, jak nie kłamstwo i fałsz? To czemu wszystkim to wychodzi? Że ukryte jest jakiś fałsz, kłamstwo. No to samo, co miał tam któryś znak, ale nie pamiętam którym. Zaraz wam powiem. Co ukrywa byk? Oj. No to już wam mówię, jaka jest historia. Jeżeli byk jest żonaty lub mężaty w poważnym związku, to byk ukrywa, że jest jeszcze ktoś, o kim myśli, ale ten ktoś, o kim byk myśli, to byk myślałby też, że to nie warto w to inwestować. Dlatego byk zostałby wtedy w swoim poważnym związku, bo nie inwestowałby w coś, co może jest ulotne i w ogóle nie wiadomo, czy coś z tego wyniknie. Ale ma podzieloną głowę, także raz myśli o tej stałej osobie, a raz myśli o jakimś tam fiurgaczu, czy coś tam, coś tam. I jeżeli byk coś takiego robi, to osoba, którą byk oszukuje, wie, że byk nie jest wolny. Dziwne, nie? Ta osoba pokazuje, że zna, że wie, że jest tu fałsz powiedziany i wie, że byk nie jest wolny. Alternatywnie jest dokładnie odwrotnie. Ta osoba ukrywa, że nie jest wolna i wcale nie cierpi z tego powodu. To jest też ciekawe. Ta osoba pokazuje, że wcale nie cierpi. Cokolwiek by się tutaj działo, to nawet, no, nawet ta osoba by próbowała może jakoś się pogodzić ze swoim związkowcem i wtedy byk by tego nie wiedział, że tamta osoba próbuje się pogodzić ze swoim związkowcem. No. Naprawić jakąś szkodę. No chyba, że z wami. No chyba, że wy jesteście w swoim życiu. To oni pokazują, że nie chcą się od was uwolnić, chcą naprawić szkodę, a wy pokazujecie, oj, nie wiem, nie wiem, bo tu był romans, tu mnie zdradziłeś, zdradziłaś, czy coś takiego. Czyli, jeszcze raz, albo historia jest taka, że jedno ma związek, a drugie jest wolne i jest okłamywanie wszystkich dookoła i wcale nikt się nie rozstaje z nikim i wcale nikt do nikogo nie idzie. Głowa jest podzielona na dwie osoby, więc to jest wtedy jedna historia. Tylko nie wiem, czy to robi byk, czy to robi człowiek. Albo sytuacja jest taka, że wy się macie ku sobie, nie ma osób trzecich i ta osoba ukrywa przed wami, że nie chce być od was wolna, chce być z wami. Nie wiem, dlaczego ukrywa, nie rozumiem tego. Dlatego mówię, no jeżeli ktoś ukrywa, że nie chce być wolny lub nie jest wolny, no to ja bym zgadywała, że oni mają kogoś jeszcze, a wy tego nie wiecie. Ale jeżeli macie tylko siebie, to oni po prostu pokazują, że nie chcą się od was uwolnić i chcą wręcz naprawić jakąś szkodę. Ale wy, byki, pokazujecie, że wy nie wiecie, co macie zrobić. Dlaczego? Albo dlatego, że macie kochankę, kochanka na boku. No w głowie, nie musi być na boku, może być w głowie tylko. Albo pokazujecie, że wiecie, że oni was zdradzili i wy nie chcecie tego naprawiać. Oni by chcieli naprawić, a wy wtedy pokazujecie, nie, zdradziłeś mnie, zdradziłaś, nie będę tego naprawiać. Pokazujecie też, że coś jest iluzją i nie ma sensu. Tylko, że ja uważam, pierwsze co mi się skojarzyło, to, że byk ma dwie osoby. Ma kogoś stabilnego, z kim chce być i ma kogoś, kto jest taki ulotny. I byk wtedy pokazuje, przecież to nie ma sensu, to ulotne. Ja już wolę zostać z tym moim stałym związkowcem. No. No chyba, że wy ukrywacie, że uważacie, że nie ma sensu być z tym człowiekiem, który nie jest wolny i nie chcecie być kochanką, kochankiem. No, ale wiecie, że to może nie mieć sensu, ten związek. Miśki! Nie wiem, ja w ogóle nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo na pewno byk pokazuje, że nie wie, co ma dalej zrobić. Ma dwójkę mieczy byk. Nie wie, kogo wybrać, nie wie, czy zostać, czy wrócić, czy naprawiać, czy nie naprawiać. Nie wie, ale
przewiduje byk porażkę w czym, że coś jest porażką. A to, co ta osoba przed wami ukrywa, fałsz jest pokazany, to pokazuje, że być może próbuje coś naprawić, jakąś zdradę, albo jakąś pokłóciła się z kimś ta osoba i próbuje to naprawić. I pokazuje, że nie jest wolna, albo nie chce być wolna. Alternatywnie jeszcze ktoś nie ma pieniędzy i jest zależny od kogoś finansowo, ale przed wami to ukrywa, że jest nieporadny finansowo. No. To byłby czuliś, bliźnięta. Bliźnięta. A co ukrywają bliźnięta? Na kogo czekacie? Albo na co? Na kogo wy czekacie? Czekajcie, tu są monety, tu są kielichy. A na co wy czekacie, kochani? Wow! No. Pytanie, przed kim wy to ukrywacie? Mam nadzieję, że nie przed waszym związkowcem. Bo to wtedy nie będzie zbyt fajne. Ale jeżeli jesteście wolni... Dobra, zacznijmy od tego, co przed wami jest ukryte. Przed bliźnięta... jest ukryte, że ktoś się uwalnia z toksycznego związku. No, nie wiem, czy z wami, czy z kim. Pokazuje, że nie będzie już siedział w czymś, co jest więzieniem, co jest toksyczne, co jest dla nich niedobre i pokazują nową drogę i nowe pomysły. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj. Może ktoś był uzależniony na przykład od czegoś i pokazuje, że się będzie leczył. Jest też pokazane wybaczenie. Jeżeli mieliście do czynienia z jakąś osobą, która była toksyczna lub była uzależniona, była po prostu niezbyt dobrze się zachowywała wobec was, to ta osoba się może do was odezwać i was przeprosić. I to by było na razie przed wami ukryte. Odezwie się, co zrobić? Przeprosić. Wybacz mi, bliźnięto. Piątka kielichów. To jest raz. Ale jeżeli nie chodzi o to, że się odezwie i będzie osoba chciała się pogodzić i żebyście wybaczyli, albo że oni wam wybaczają, może to jest odwrotnie, może oni wam wybaczają. Jeżeli nie chodzi o to, to chodzi o to, że ktoś ma jakiś nowy plan, coś planuje i być może będzie wam to chciał ten człowiek zakomunikować nawet, jest to możliwe. Planuje coś nowego, zacząć, czy to praca, czy studia, może studia jakieś, no. Ale pokazuje, że uwalnia się z jakiejś toksycznej energii i nie chce już tego. Nie chce tego toksycznego czegoś. Uwalnia, uwolnienie pokazuje ta osoba. Pokazuje też, że się już nie boi. I chce iść po coś nowego. I mówię, może wam to zakomunikować. Ten człowiek. Ta osoba też pokazuje, że być może wybaczyła wam, albo komuś wybaczyła. Weszła na drogę wybaczenia, ale uwalnia się z toksycznego i idzie po nowe. Takie coś. No. Alternatywnie, i tu gorzej, jeżeli byliście zakochani w kimś, kto ma rodzinę, to byliście czymś kuszącym dla nich, ale oni się uwalniają z tego, że wy ich kusiliście i zostają ze swoim związkowcem dla dzieci. Także bliźnięta, dziwne, dziwne, ktoś się uwalnia, coś będzie komunikował, być może przepraszał. Ale to, co jest ciekawe, to to, co wy ukrywacie, to jest... Słuchajcie, ja nawet nie wiem, dlaczego wy to ukrywacie. Chyba, że wy macie związkowca, a jesteście po prostu zakochani w kimś innym. No to wtedy rozumiem, że to ukrywacie. Pokazujecie, że czekacie na coś. Albo czekacie, żeby do was się odezwała osoba, która jest tu w tym rycerzu i w tym giermku kielichów pokazana. To jest wasza wielka miłość. Ta osoba was kocha lub wy ich kochacie, lub jedno drugie kocha. Czekacie na wieści, czekacie aż przyjdą. Albo czekacie, żebyście wy się do nich odezwali. Czyli czekacie na dobry moment, żeby im powiedzieć, że jesteście w nich zakochani. Nadal albo dopiero co, bo może to jest coś nowego. Ale tak jakbyście mieli
jakieś uczucia, miłość do kogoś byście czuli i albo czekacie na ofertę od nich, albo czekacie, żeby im tą ofertę dać. Łącznie nawet z jakimiś oświadczynami czy czymś takim. Dla tych, co są dłużej razem, no to mam. Jeżeli to jest całkiem nowe, no to po prostu czekacie z tym, żeby im powiedzieć, że się w nich zakochaliście. To jest wielka miłość pokazana. Mówię, jedyne, kiedy to jest rzeczywiście negatywne, to jeżeli wy jesteście w stałym związku, a na przykład jesteście bardzo zakochani w kimś innym, no bo wtedy, no to tu jak nie będzie jakichś poważnych decyzji, no to będą ludzie nieszczęśliwi wszyscy. No wiecie, o co chodzi. Ale pokazujecie, że macie nadzieję. Jeżeli jesteście singlem, to tak jakbyście już widzieli na horyzoncie, że idzie do was jakaś wielka miłość. Macie nadzieję, że to idzie w waszą stronę. No. A to jest bardzo duże uczucie pokazane, naprawdę. Tylko mówię, nie wiem, czy wy czekacie z działaniem, czy wy czekacie na to, aż ktoś inny będzie działał. Wow, karty mi spadły. Spadła mi szóstka monet na podłogę, która mówi o ofercie. Miśki, a może ktoś się komuś będzie oświadczał i ukrywa to na razie? Znaczy to musiałoby bliźnięto się komuś oświadczać, bo to jest to, co bliźnięto ukrywa. No nie wiem. Ale ktoś czeka z ofertą albo czeka na ofertę. No. Albo ktoś dostał ofertę i na razie to ukrywa. Nie przyznaje się jeszcze, że dostał jakąś zajebistą ofertę. Być może i finansową. To nie musi być tylko miłosna. No dobra, dobra. Lecimy dalej. Bliźnięta były rak. Raczuliś. No co tam, miśki? Co tam? Czekajcie, co mi się odwróciło? Coś mi się? Nie. Raczulisiu, co jest przed wami? A. Ktoś ukrywa przed wami, że nie wyleczył się po... A, no widzicie, kurde. Dobra, chodzi o jakieś dziecko. Ktoś mógł stracić dziecko. Nie wiem, czy przez przypadek, czy specjalnie, jeśli wiecie, co mam na myśli. I ktoś pokazuje, że nie wybaczył albo nie wyleczył się z tego. To jest raz. Ale to tylko i wyłącznie do tych, którzy wiedzą, że taka sytuacja już miała miejsce. Ale jeżeli nie chodzi o to, komuś przeszkadza wasze dziecko. Nie wiem, co. Macie coś wspólnego z jakimś człowiekiem, który... I wy macie dziecko, jesteście singlem, macie dziecko i im przeszkadza wasze dziecko? Co to w ogóle ma być? Co to w ogóle kurde jest? Miśki, błagam. Nie zadawać się z cieciem albo cieciówką, którym przeszkadza to, że wy macie dziecko. Czekajcie, dołóżmy jeszcze jedną kartę, dowiedzmy się, o co to tak naprawdę chodzi. Może to co? Może to nie dziecko. A, dobra. A. Jezu, tu jest... No nic, no dobra, zaraz będę gadać. Zobaczmy, co Raczuliś ukrywa. Czy chcecie się przestać martwić? Czy przestaliście już się martwić? Wpuściliście kogoś do swojego życia? Już się nie martwicie? Ukrywacie to przed kim? Przed kim wy to ukrywacie? Aj! Dobra, miśki, gdzieś jest jakaś ogromna grupa, nie wiem, czy ogromna, gdzieś jest jakaś grupa raczulisiów, które mają do czynienia z takim totalnym cieciem albo cieciówką, że błagam, o co to chodzi. Mało tego, wy jako raczuliś nawet wiedzielibyście, z kim macie do czynienia. Może też być odwrotnie, że inny znak tego słucha i ma dziwnego człowieka spod znaku raka. Jedno z was, przynajmniej jedno z was, jest tutaj totalnie niedojrzałe emocjonalnie. Abstrahując już od dzieci, już tam, dobra, nieważne, już nie gadamy o dzieciach i o tym, że komuś przeszkadza. Jeżeli macie stały związek albo jakąkolwiek relację, to ktoś mógł mieć kontakt z kimś, kto nie był wolny, albo ktoś nie jest wolny, a miał z wami kontakt, ktoś... Tak jakby był jakiś kontakt z człowiekiem, który był już w związku. I to, co jest ukrywane, że oni się z tego nie mogą wyleczyć.
Jeżeli wy jesteście w związku i mieliście kontakt z tą osobą, to oni się z was nie mogą wyleczyć, ale chyba nie macie kontaktu. A kontaktu byście nie mieli dlatego, że wy macie związek. Albo odwrotnie. Oni mają związek i wy z nimi nie macie kontaktu. I zastanawiacie się, czemu on, ona do mnie już nie pisze. No bo ma żonę albo męża, albo jakieś tam inne coś tam. Coś tam dziwne. W każdym razie straszny bałagan tu jest, dlatego że to, co jest takie najbardziej no, dziwne w tym wszystkim, to jest pokazane, że ta osoba może, ta, co przed wami coś ukrywa, może być bardzo niedojrzała i bardzo taka manipulująca, emocjonalnie manipuluje. I wy o tym wiecie. I wy pokazujecie, że wiecie, że macie do czynienia z ciecią. Albo rak jest trochę cieciowaty i ukrywa, że jest niedojrzały emocjonalnie. I ukrywa, że tak naprawdę nie wie, czego chce. No to mów, tak jak mówię, no albo, albo. W każdym razie, to co jest przed wami ukryte, nie wyleczył się ktoś z jakiegoś dziwnego kontaktu z jakąś osobą, co miała związek, być może chodzi o was, jeżeli macie związek, a może chodzi o jakąś inną osobę. Nie wyleczył się ktoś z jakichś spraw związanych z dziećmi, albo ktoś nie chce, nie lubi dzieci, nie lubi, nie chce, albo waszych dzieci nie lubi, nie chce. To jest jedna rzecz. Tak jakby ta osoba nie chciała się opiekować czyimiś dziećmi. Dobrze, no to niech nie chce, tylko po co wam taki człowiek w waszym życiu? Ma prawo nie chcieć ten człowiek cudzych dzieci. No ma prawo, no ma prawo. No to tam już nie, nawet nie będziemy komentować, czy to jest dojrzała osoba, czy nie. Ale pytanie jest takie, po co wam ten człowiek? A wy pokazujecie, że już się nie martwicie. Ukrywacie, że koniec zmartwień? Otwieracie się na coś, na co? Na jakiegoś ciecia, cieciówkę? Na miłość z osobą, która jest niedojrzała, która tak naprawdę w ogóle nie wie, czego chce? Albo to wy nie wiecie, czego chcecie. I ukrywalibyście to, że tak naprawdę albo macie do czynienia z jakąś osobą, o której wiecie, że się nie nadaje do związku, albo wy nie jesteście pewni, że chcecie związku z tą osobą. Tyle. Ale jakie pomieszanie emocjonalne tu jest, miśki, to się w pale nie mieści. I rozczarowanie, rozczarowanie, no, też czymś lub kimś. No nic. Lwiątko. Lwiaczek, misiaczek. Miśki! Co to jest? Do was takie coś próbuje przyjść? A idźcie miastem. Gdzie wy to będziecie brać? Nie weźmiecie. Nie ma szans. No. Oj, toście się dobra... Słuchajcie, jakbyście jeszcze mieli do czynienia z człowiekiem, który też jest lwem, albo który jest jakimś innym strasznie dumnym znakiem pod tytułem, nie wiem, koziorożec, byk, baran, no nie wiem, kto tam jeszcze jest taki, wiecie, brokaty, piedestał i nie wiadomo co. No to jeszcze bym zrozumiała, że tak się zachowujecie wobec siebie. Ale... A może po prostu, no może macie do czynienia z taką... Słuchajcie, tutaj jest pokazany taki, jak to się po polsku mówi? Kurde, jak to się mówi po polsku? Taka jakaś rozgrywka. No showdown, no nie wiem jak to powiedzieć, ale no taka ostateczna rozgrywka czy coś takiego. Taki pojedynek. Pojedynek polega na tym, że sytuacja pomiędzy wami, dwojgiem, nie jest zakończona. Ktoś tu kogoś zranił, być może zostawił, być może zdradził, nie wiem kto kogo. Bo wy ukrywacie zdradę i zranienie, to nie wiem, czy dlatego, że wy cierpicie, czy dlatego, że wy zdradziliście i zraniliście. No to no mówię, no, macie pokazane, że ukrywacie coś a propos jakiejś zdrady. Ale to, co jest ciekawe, to, że jedno pokazuje, że nic nie zrobi, w ogóle zamraża królowa lodu, czy król, i drugie pokazuje dokładnie to samo. Tak jakby jedno i drugie było takie uparte, że nic nie zrobi i będzie w ogóle dystans ogromny.
Tylko, że ta sytuacja między wami w ogóle nie jest zakończona. I to, co jest ciekawe, to oni, im poszło w ego, dlatego tak się zastanawiałam, czy to też nie jest jakieś lwiątko drugie, im poszło po ich egu, to znaczy ich ego zostało urażone, czy coś takiego, jest pokazane, że w ogóle im nie przeszło z wami, w ogóle, cały czas o was myślą, w ogóle nic im nie przeszło, nic nie jest zakończone. Możliwe, że ta osoba mieszka bardzo daleko, ale nie musi być, bo to nie dla każdego, ale jest karta świat, więc możliwe, że nawet inne kraje, ale nie musi być. Ale ego zostało urażone, sytuacja w ogóle nie jest zakończona, ale oni tu w ogóle decyzję podjęli, nie odezwę się, w ogóle. A wy pokazujecie, ja się też nie odezwę. Ale jesteście rozczarowani i cierpicie jeszcze w dodatku. Rozczarowanie pokazujecie na emocjach. Tutaj odwrócona królowa kieliszków. No i dziesiątka mieczy. No to albo wy cierpicie, albo wy wiecie, że to wy zraniliście ich. To tego już nie wiem. Ale jedno i drugie pokazuje się. Jest król i królowa mieczy. Król i królowa lodu. Ani jedno, ani drugie nie przepuści. I słuchajcie, no to, co oni ukrywają, że poszło po ich ego, że się nie odezwą, albo że będą bardzo lodowaci, ale w ogóle nic im nie przeszło. No to by ukrywali, że nic im nie przeszło. A wy pokazujecie, że jesteście rozczarowani, ale front i wy i oni macie taki sam. W sensie, że w ogóle nic tutaj nie chcę od ciebie. Idź ode mnie. Ja tu podejmuję decyzję racjonalnie. Nic do ciebie już nie czuję i w ogóle. Ani jedno, ani drugie nie mówi prawdy tutaj. Lwiaczki, co to jest? Co to ma być? Jesteście siebie warci, oboje. W sensie, ja abstrahując od tego, kto tu kogo zranił i kto tutaj jest niedojrzały, chodzi mi, że jesteście siebie warci pod tym względem, że i jedno, i drugie chce, ale nie pokaże. I nawet nie wiem, kto się pierwszy odezwie. Jeżeli wy jesteście w poważnym związku, oj, to miszki, tutaj strasznie dużo jest jakiejś lodowatości, a za mało pasji i za mało miłości. Jest rozczarowanie pokazane, głównie u was, po waszej stronie. Rozczarowanie jest pokazane. No. I ktoś się zastanawia nad podjęciem poważnych decyzji, nie wiem czy nie, żeby wyjść ze związku. Jeżeli wy jesteście razem, to co mówiłam do tej pory, chodziło mi o osoby, które nie są razem. To, co jest jeszcze przed wami ukryte, nie wiem dlaczego akurat u lwa to wyszło, że mogą przychodzić jakieś nowe prawa, nakazy, zakazy i inne dziwne rzeczy, które będą utrudniać podróże zagraniczne. Jeżeli wy coś planujecie lub coś wam ktoś obiecuje, jakieś przyjazdy, wyjazdy czy coś, może się to nie udać. Tu jest karta czegoś, co mogłoby się nie udać. No. Jest jeszcze taka jedna rzecz, że ta osoba, co ukrywa coś przed wami, lwy, uważa, że to wy ich powinniście posypać brokatem, a nie oni was. No to chyba coś im się pomyliło, nie? No to nic, oni nie wiedzą, z kim mają do czynienia? Czy im się naprawdę wydaje, że to ich trzeba sypać brokatem, a nie lwiaczka? To jest moje pytanie. No aż normalnie nie wiem, co powiedzieć. No co w ogóle, co to w ogóle? No chyba, że są dwa lwy, to wtedy nie wiem, kto kogo posypie brokatem. Nie wiem. Oj, miszki, miszki. Trudna sytuacja, trudna tutaj. No chyba nikt nie popuści tutaj. Przynajmniej na razie. Ale nikomu nie przeszło. No nic, lećmy z panieneczką. Co jest ukryte przed panną? Panieneczki, już wam to kiedyś mówiłam. Jeżeli wy jesteście na przykład singlem, ale macie do czynienia z kimś, kto ma żonę albo męża, to błagam. Co to w ogóle ma być? Co to w ogóle ma być? Miśki, nie słyszeliście tego pewnie. Wiecie, że chyba jest burza w Dublinie? Bo to nie był samolot. To chyba był piorun. Dla was to nie jest żadne tam jakieś nie wiadomo co, dlatego że w Polsce co chwilę bywają burze. Ale w Dublinie ostatnio burza była nie wiem ile miesięcy temu. Albo nawet lat. No nie no, może parę miesięcy temu jakaś jedna była. Znaczy tutaj nie ma takich burz. Tutaj w ogóle jak ten, jak jest, jak się to nazywa? No jak piorun czaśnie, nie?
w Irlandii, to oni potem gadają o tym, słuchajcie, przez parę tygodni. O, pamiętasz, jak w listopadzie, czy nie w listopadzie, w lipcu, kiedyś tam coś tam był, no, piorun czas, no. Tak, oni tacy podekscytowani, no. Tak jak u nas na przykład, jak jest trąba powietrzna, to u nas to jest taki ewenement, nie? Ale chyba właśnie walnęło. No. Ale jaja. A ja oczywiście burzę, co? No, uwielbiam. No, uwielbiam. Strasznie lubię. Uwielbiam. No, w ogóle się nie boję, tylko ja właśnie lubię tą energię. Panieneczko, panienka ukrywa, że jest panną. Albo panienka ukrywa. Panieneczki. Ukrywacie, że chcecie się schować. Oj, Miszki, to nie wiem. To nie wiem, co ukrywacie w takim razie. Ukrywacie, że idziecie do psychologa, do psychoterapeuty na terapię, że potrzebujecie terapii? Gdzieś jest taka panna, która coś takiego ukrywa, ale przed kim? No, ten człowiek jest dziwny. Od razu wam mówię, co jest ukryte przed wami. Człowiek, który mógł być toksyczny wobec was, albo uważał, że wy byliście wobec tego człowieka. Pokazuje, o, spokój mam, już nie muszę się użerać z panną. Się uwolnił ten człowiek. I siedzi i się martwi, że się z was uwolnił. Od was uwolnił. Siedzi i się martwi. No. No tak strasznie im źle było, tacy byli nieszczęśliwi, a teraz są jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Bez was. Mogą niestety mieć rodzinę. Też tam jakiejś sielanki nie ma, ale to już tam nie grzebmy w ich rodzinie. W każdym razie. Znaczy grzebalibyśmy, jakbyśmy mieli karty. No ale jak nie mamy, to nie będę grzebać. Ale jest pokazane, że ten człowiek, który od was się uwolnił, bo taki miał taką obsesję na waszym punkcie, to teraz jest uwolniony wielce i siedzi i płacze, że się uwolnił od panny. A panna pokazuje, że ukrywa, że coś rozważa, ale kurde, nie wiem co. Że macie rozdroże. Albo macie dwie osoby, albo macie dwie drogi. Tylko nie wiem do czego. Jest jeszcze jeden mini, malutki taki pod. No, ojejku. Taka mała. No, ojezu. Angielskie słowa mi przychodzą do głowy i nie mogę się wysłowić. Mały taki jeszcze przekazik, mini przekazik dodatkowy jest taki, że może panna miała nałogi i pokazuje, że rozważa, czy się nie powinna leczyć. Natomiast tamten człowiek pokazuje, że się uwolnił od was, bo mieliście nałogi. Jeżeli takie coś miało miejsce, że coś z nałogami w każdym razie. I ten, kto miał nałogi, pokazuje, że rozważa jakieś leczenie. Dobra, ale wróćmy do tamtego. Ten człowiek, który tu coś ukrywa, ukrywa, że jest nieszczęśliwy, nie ma z wami happy endu. Może ma jakąś rodzinę, może jest singlem, ale jest nieszczęśliwy, martwi się całymi dniami, nie śpi po nocach, marzy o was, ale się uwolnił. Wow! No, to tak się uwolnił, że siedzi i myśli o was cały czas. W ogóle nie ma spokoju ten człowiek. W ogóle. No nie wiem czemu. Nie, obsesję miał ten człowiek, czy co to jest w ogóle? A, jest jeszcze jeden przekazik. Jeżeli oni mają żonę albo męża, to się martwią, że wy im to zniszczycie, że powiecie żonie albo mężowi. Tym się też martwią. No, tak. Ale to jest też taki dodatkowe coś. Jezu. Dobra. Nie mam pojęcia, co panna ukrywa. Ale panna ukrywa, że coś ukrywa. To jest raz. Dwa. Ukrywa rozdroże. Tak jakby się panna zastanawiała nad tym. Ta osoba czy ta osoba? To życie czy to życie? Ta praca czy ta praca? To czy tamto? Coś rozważa panna i pokazuje, że ma rozdroże i nie wie co. I wydaje się, że nie wie. Rzeczywiście nie wie. Czekajcie, bo włosek. Ale jednocześnie panna pokazuje, że jest panną. Że jest dojrzała i że myśli bardzo dojrzale i że decyzję podejmie dojrzałą. Ale na razie nie chce mówić o tym nikomu, że ma w głowie jakiś ogromny dylemat. Może chodzić o jakąś psychoterapię, jeżeli ktoś ma jakieś problemy emocjonalne, ale nie musi, nie musi, kochani. Jeszcze jest gdzieś jakaś panna, która zastanawia się pomiędzy inną panną, a jakimś kłamstwem, oszustwem, czy a podejrzewa jakąś pannę o oszustwo? Nie wiem, dziwne to jest, dziwne.
Panna ukrywa, że wie o jakimś oszustwie? Takie coś mogłoby też być. Oj, Miśki, nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. Mam tylko nadzieję, że ci, do których to było, wiedzą, o co chodzi. To tylko tyle mogę powiedzieć. Dobra. Waga. Wagusiu, wagusiu. Cóż jest ukryte przed wagą? Jezu, od razu dwie karty. Ajajajajajajaj. Ktoś, kto... No, podobny przekaz miała przed chwilą panna. Bardzo podobny. Jeżeli macie do czynienia z wagą, znaczy i odwrotnie, sorry panny. Jeżeli, sorry wagi, jeżeli macie do czynienia z panną, wy wagi, to posłuchajcie tej panny, bo to jest bardzo podobny przekaz. Ktoś się uwolnił, a co mówiłam przed chwilą do panny, że ktoś się uwolnił w ogóle i uważa, no to się nie ma z czego śmiać, bo to jest biedny ktoś. Wagi, ten ktoś jest biedny. Wiecie czemu? Bo się z was uwolnił wielce. W ogóle. Wyszedł z klatki. Ale przegapił okazję. Czuję, że to, co między wami mogło być, to mogłoby coś fajnego, ale przegapili okazję i teraz już jest za późno. To jest tylko jeden, to jest tylko jedna historia. Zaraz wam powiem drugą. Bo jest jeszcze druga. O Jezu, czemu aż tyle kart wagi bierzecie? Co strasznie zachłanni jesteście, Miśki. Ja nie wiem. Misiaczki, możecie mieć do czynienia z panną, bo tu jest karta, która mogłaby świadczyć o pannie. Co ukrywa wagusia? Oj, wagusiu, wagusiu. Oj, wagusiu, wagusiu. To ja nie wiem, co wy robicie. Dobra. Jeszcze raz wracamy do tego, co jest przed wami ukryte. Jeżeli to nie jest takie coś, że ktoś się chce, że ktoś się z was uwolnił i teraz żałuje, bo jeżeli tak jest, to być może będzie chciał naprawić. Tu jest trójka monet i karta maga. Tak jakby ten człowiek strasznie chciał sprawić, żebyście do nich wrócili. Więc jeżeli takie coś było, że się uwolniliście z siebie, to ten człowiek żałuje, chce do tego wrócić, chce naprawić i to jest ukryte. Dobra, ale jeżeli to nie jest to, być może oni mają związek. Ten człowiek, o którym my teraz mówimy, ma związek i chce wyjść z tego związku, chce się uwolnić z tego związku. No nie daj Boże, wy jesteście razem w związku, to oni chcą się z waszego związku uwolnić. Dlaczego? Dlatego, że oni mają jeszcze tyle do osiągnięcia w życiu. A z wami to już tak... Oni przegapiają okazję. Życie im przelatuje przed nosem. Przecież jeszcze tu mogę tą babę gdzieś tam poderwać. Tego chłopa, coś tam. Tak jakby mieli moc. Wiecie, że tu i co oni jeszcze przeżyją w życiu. Jaka pasja jeszcze ich czeka, jak się z was, od was uwolnią. Pod warunkiem, że jesteście razem w związku. No jak nie jesteście, no to nie. Ale kurde. Tak to wygląda. Chcą się uwolnić z waszej relacji, bo przecież życie im umyka przed nosem, oni jeszcze tyle mogą osiągnąć. Ale jeżeli nie, jeżeli wy się już rozstaliście, to żałują tego, że się rozstaliście. Uwolnili się wielce, a teraz żałują. I chcą się co? Pogodzić. Tak, bo oni pokazują, że chcą coś budować z wami znowu, naprawiać, budować. Mało tego, wydaje się im, że im się uda. No. Wydaje się im, że jest to możliwe. Cały czas w to wierzą. O to mi chodzi. To ciekawe. No nie wiem, co to jeszcze może być. Tak myślę, że tutaj jeszcze ktoś ukrywa, że wymyśla jakieś studia, przegapił jakąś ofertę, albo żeby założyć biznes, albo żeby iść na jakieś studia i wymyśla, co by tu zrobić, żeby coś innego teraz zrobić. Ktoś coś takiego może też przed wagą ukrywać. Waga ukrywa, że nie chce więcej cierpieć, nie chce dłużej cierpieć. Chce wyjść z jakiegoś cierpienia, ale tak, żeby to było przy najniższej, nie po najniższej linii oporu, tylko żeby to było bez żadnej odpowiedzialności. O, czyli na przykład waga chciałaby się z czegoś uwolnić albo chciałaby coś zakończyć, ale tak, żeby nie była odpowiedzialna za to zakończenie. Takie coś waga mogłaby chcieć. Czyli tak, żeby się samo stało. Waga jeszcze pokazuje, że nie zrobi nic, ale chciałaby, żeby samo się to stało.
Tylko tak, żeby właśnie waga nie musiała ponosić konsekwencji. To jest jedna rzecz. Jest drugi przekaz. Waga, która miała lub ma do czynienia z lovelasem albo lovelaską, pokazuje, że nie da się już więcej tej osobie zranić, bo wie, że ta osoba jest tylko lovelasem albo lovelaską. I że ta osoba nic poważnego od nich nie chce. I to też może ukrywać waga. No. No chyba, że waga ukrywa, że jest lovelasem. I że nic poważnego nie chce. Też tak może być, że nie chce mieć odpowiedzialności za nic i tak sobie lekko idzie przez życie. Jeżeli w ogóle gdzieś jest taka waga. Waga skorpion. Co jest ukryte przed skorpionem? Co ukrywa skorpion? No, no to w tej sytuacji wy jesteście dużo silniejsi niż druga strona. Wy skorpione. Tak przynajmniej to wychodzi. Co oni ukrywają? Wiecie co? To jest... Okej, ja to powiem. Komuś się nie chce pracować? Albo nie chce się szukać im innej pracy i nie podejmują jakiejś decyzji? To jest związane z pracą. Jeżeli chodzi o pracę, komuś się nie chce pracować, za ciężko ma i chce mieć lżej, a jednocześnie nie podejmuje decyzji, żeby coś zmienić. I to by było ukryte przed wami. No nie wiem, dlaczego to jest przed wami ukryte, ale tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o związki, to ta osoba nie potrafi się od was odciąć. A jednocześnie nie podejmuje... może wy jesteście razem. Dobra, jeżeli nie jesteście razem, ta osoba nie ma tutaj żadnych planów, żeby z wami coś naprawić. W ogóle nie skupia się na tym, bo nie chce jej się nic robić, bo to za ciężko, to za dużo roboty. Więc ta osoba nic z wami nie naprawia. I pokazuje, że być może nawet negatywnie o was myśli. Ale jeżeli wy jesteście razem, to ta osoba dalej nic nie naprawia, nie buduje. Chce tak bez żadnego... poczucia obowiązku tutaj sobie być i nie podejmuje żadnej decyzji. Równie dobrze możecie mieć do czynienia z człowiekiem, który ma już żonę albo męża. Też nie podejmuje żadnych decyzji. Nic nie robi w kierunku wyboru, podjęcia decyzji. W sensie, czy ten człowiek ze mną będzie, czy ten człowiek ze mną będzie. No wiecie, o co chodzi. Ale jest jeszcze coś takiego... że komuś się nie chce pracować na terenie jakiejś pracy. Komuś się nie chce pracować. Albo ktoś uważa, że wam się nie chce pracować i was śledzi. I uważa i was źle ocenia, bo wam się nie chce pracować. Jeżeli by się wam nie chciało pracować. A jeżeli wam się chce i wy dobrze pracujecie, to komuś się nie chce pracować. Bo uważa, że za ciężko, za dużo pracy dostają. I w ogóle dlaczego oni są tacy przeładowani? Jeżeli macie w pracy wredną babę, to ta osoba uważa, że za dużo pracuje i za ciężko. Ta osoba tak uważa, ale przed wami to jest ukryte. No. A zwróćcie uwagę, czy nie macie jakiejś dziwnej, wrednej baby. Wredna baba to może też być inna jakaś kobieta, która na przykład, nie wiem, czyjaś żona, czyjaś koleżanka, kochanka, mamusia, no nie wiem, jakaś inna baba, która mogłaby tutaj również bruździć. Bruździć w sensie negatywnie komuś gadać na was, albo kogoś kontrolować, żeby ta osoba nie mogła przyjść na przykład w waszą stronę. Znaczy, no to teraz tak trochę usprawiedliwiam chłopa, którego baba kontroluje. Przecież jakby facet chciał wyjść z jakiegoś związku, to by wyszedł. No co z tego, że go baba kontroluje? Powiedziałby pa i by poszedł, nie? Także, no, ale w każdym razie wredna baba tutaj jest ukryta. Ale głównie to tak na terenie pracy bym powiedziała, że jakaś baba, której się nie chce pracować, uważa, że za ciężko, za dużo pracy ma w ogóle, o co chodzi. Ale jednocześnie nie podejmuje decyzji, żeby coś zmienić. No. Skorpionu, jeżeli to była taka sytuacja, że wy się rozstaliście, albo jesteście razem, ale nie chcecie już być razem,
to tak jak oni pokazują, że nie podejmują żadnych decyzji i nic nie będą robić, bo nie chcą na siebie brać odpowiedzialności za nic, tak wy pokazujecie, że się odcinacie, idziecie w swoją stronę, kończycie romans i nie będziecie już z nimi rozmawiać. Nie będziecie się z nimi pogadzać, nie będziecie do nich wracać i pokazujecie zakończenie jakiegoś romansu, odcinanie się od kogoś i brak tego kontaktu. Ale jest jeszcze taki mini, taki dodatkowy ten, że wy moglibyście ukrywać, że jakiś romans się wam zakończył. Nie chcielibyście się komuś przyznać, do kogoś byście nie chcieli tego powiedzieć, że ktoś was zostawił i nie przyznaliby się, nie wiem komu, koleżance jakiejś, czy nie wiem, macie na przykład dwie osoby i tej drugiej osobie nie chcecie się przyznać, że tamten was zostawił, takie coś, czy tamta. Ale moglibyście się nie chcieć przyznać, że ktoś was zostawił, przestał z wami rozmawiać i zakończył jakiś romans, jeżeli to nie wy jesteście tą stroną, która zakończyła. No, to byście ukrywali. Jezu, jakie dziwne rzeczy są ukrywane w tym czytaniu, nie? Nie jest nudno, Miśki. Nie jest to nudne czytanie. Strasznie takie ciekawe rzeczy wychodzą. Się dowiadujemy, kurde, co ludzie wyprawiają. No, jajka normalne. Szczelczyk. Szczelczyk, koziorożec, będziemy kończyć. Co jest ukryte przed? Plotki, parszywe plotki. Pytanie, gdzie i kto? Jeżeli to jest na terenie pracy, ktoś się martwi jakąś sytuacją, ale plotkuje i nagaduje i jest bardzo negatywnie nastawiony, no domyślam się, że do was, no bo do kogo? Jeżeli to nie chodzi o pracę, tylko o związki, to ktoś was śledzi, ale wydaje się, że nie jesteście razem, dlatego że albo wy macie kogoś, albo oni mają kogoś, ale was śledzi. Myśli o was, ale negatywnie o was myśli. Martwi się i nie może spać. Możliwe, że nie jesteście razem, ale ta osoba cały czas jest od was zależna emocjonalnie. Natomiast jeżeli jesteście razem, to ta osoba was o coś podejrzewa albo boi się, żebyście wy ich nie podejrzewali. Ale jest pokazane, że ktoś się martwi jakimiś podejrzeniami. No. Alternatywnie, ponieważ dziewiątka monet jest odwrócona w tym ukrywanym, ktoś mógłby ukrywać, że nie jest wolny. Pod warunkiem, że nie jesteście, że wy nie jesteście razem. Nie? To oni ukrywaliby przed wami, że nie są stanu wolnego na przykład. Że mają kogoś jeszcze oprócz was. Jeżeli oni mają kogoś jeszcze, to jest to, czym się martwią. Martwią się, że ten ktoś wykryje, że z wami mają kontakt. No. Co za gagatek. Szczelczyku. Miśki. A co wy to byście chcieli, żeby do was przyszło? Co wy to byście chcieli? Ja nie wiem, czy wy wiecie. O, Miśki, to wam się trochę nudzi. Wam się trochę nudzi, kurde. Zastanawiacie się, ale dobra, zaraz do tego przejdziemy. Zaraz będziemy gadać o was. Skończmy tego człowieka. Śledzi, obserwuje, negatywnie myśli, podejrzewa lub wy podejrzewacie i oni się tym martwią. Jeżeli to jest gdzieś na terenie pracy, czy gdzieś jacyś znajomi, czy coś, to plotki, parszywe plotki. Takie, które powodują, że wy byście się źle z tym czuli. No, bo byście czuli, że ktoś na was plotkuje, o was plotkuje. Alternatywnie oni ukrywają, że nie są wolni i boją się, że ktoś to wykryje. Wy albo ich osoba. Znaczy, że wykryje was, nie że wykryje, że nie są wolni, no bo ich osoba wie przecież, że nie są wolni. Miśki, no to tu jest bardzo dużo negatywnych myśli. Bardzo, bardzo dużo. Jeszcze jedna rzecz. I tu już niezwiązane z takimi dziwnymi czymś tam. Ktoś martwi się brakiem pieniędzy albo zależnością, uzależnieniem, albo finansowym od kogoś, albo emocjonalnym.
i martwi go tą osobę, to coś, bo ma bardzo dużo lęku i bardzo dużo negatywnych myśli i uważa, że się nie może uwolnić. Ten człowiek tak uważa, że się nie uwolni, czyli jest bardzo pesymistycznie nastawiony do tej sytuacji. Jeżeli chodzi o was, wy pokazujecie, że właściwie nie wiecie, czego chcecie. Jeżeli przyjdzie do was ktoś z ofertą, to wy nawet nie wiecie, czy tą ofertę powinniście przyjąć. Jednocześnie coś, co macie, to już takie się robi trochę nudne. No to tak jak typowy szczelczyk, bo szczelczyk chciałby, żeby go zauważono. Macie pokazane, że chcecie, żeby was posypać brokatem. Może wy jesteście człowiekiem lwa? To, co mówiłam do lwa, że jedno i drugie by chciało, żeby było posypane brokatem. W każdym razie pokazujecie, że nie jesteście pewni, czy nie powinniście się z czegoś po prostu uwolnić, wypuścić czegoś. Pokazujecie, że nie chcecie się czegoś kurczowo trzymać. Pokazujecie, że nie jesteście pewni, czy powinniście wziąć jakąś ofertę. Ale może być odwrotnie, że wy macie do czynienia z człowiekiem, który nie jest pewien, że was chce. I wy pokazujecie, właściwie to po co mi to? Przecież to się i tak nie uda. Przecież ten człowiek nie jest pewien, że chce być ze mną. To może powinnam, czy powinienem to odpuścić. Także albo tak, albo tak. Ktoś tu czegoś nie jest pewien. Ale ktoś tu komuś coś oferuje. A ta osoba, której to się oferuje, nie wie, czy ma to brać, czy ma tego nie brać. Trochę znudzenia tu jest pokazane również. I karta ego. Zwracanie na siebie uwagi. Takie coś, że lubilibyście, żeby ludzie was albo doceniali, albo żeby was dostrzegali. Moglibyście być w jakimś takim spokojnym związku, ale fajnie by było, jakby ktoś inny was zauważył. Wiecie, o co chodzi? Ukrywalibyście to. Albo uważacie, że trzeba odpuścić jakąś ofertę, bo ta oferta, bo to nie ma sensu. I też byście to ukrywali. Nie chcielibyście się przyznać, że nie bierzecie jakiejś oferty, bo przecież to nie ma sensu, przecież to się nie uda, przecież to jest bez sensu. No. Takie buty. Ale tak jak mówię, możliwe, że wy się martwicie, znaczy nie, to nie martwicie się aż tak bardzo, ale możliwe, że jest jakaś osoba, która waszej oferty nie bierze. I wy pokazujecie przegraną, poczucie przegranej, no, że no, ta osoba nie bierze mojej oferty, to właściwie po co ja tutaj cały czas się tego kurczowo trzymam? To może to trzeba odpuścić, bo to jest przegrana. No. Więc może to być takie coś. Miśki, dobra. Koziorożec. Koziorożcu lisiu. No co tam? O. Ciata. Co to jest przed wami, misiaczki ukryte? Aha! A co ja powiedziałam przy lwie? Co ja poproszę, co ja powiedziałam przy lwie? Że co? Że być może koziorożca mają, bo to takie dumne, zimne, z dystansem i nie będzie się odzywać, nie będzie pierwsze coś tam robić. No. Zaraz będziemy widzieć, co się będzie działo. Naprawdę podobne karty do tego, co miał lew. Bardzo podobne. To chce wyjść. A, no proszę, proszę. Proszę, proszę. Jeżeli jesteście kobietą, jesteście rozczarowane jakimś facetem, bo bardzo byście go chciały. Pragniecie człowieka, ale chcecie go zablokować, albo już żeście zablokowały. Jeżeli jesteście mężczyzną, to pragniecie kobiety, która was odrzuciła. Albo jakiejś tam innej zranionej, rozczarowanej kobiety, być może takie coś macie. Ale koziorożec pokazuje pragnienie i rozczarowanie sytuacją, a człowiek pokazuje, że ma uczucia, chciałby się odezwać, albo czeka, aż wy się do nich odezwiecie, ale też pokazuje taki chłód, to samo, co wyszło przy lwie. To, co mówiłam, i wy macie bardzo podobną energię, tylko że wy macie asa mieczy, a oni mają król. Sorry, nie to. A oni mają króla mieczy. A tam była królowa i król mieczy. Ale po obu stronach, jeżeli macie do czynienia z jakimś lwem, albo jedno z was lub oboje macie jakieś mocne te, w lwie te, jak się nazywają? Placement. No, w horoskopie lwa mocnego macie. To
Posłuchajcie jeszcze tego dla lwa, bo to jest bardzo podobna historia. Właściwie to nawet nie wiem, co ja tu mogę dodać. Jest pokazane, że oni chcieliby z wami porozmawiać i że bardzo możliwe, że mają do was uczucia. To jest pierwsza historia, bo ja potem powiem jeszcze taką szybką drugą historię. Ale właściwie to oni podjęli decyzję, że nie, że oni będą królem lodu albo królową i że nie będą. Oni tu pierwsi nic nie zrobią, ale chcieliby. A wy pokazujecie rozczarowanie, pragnienie, albo rozczarowanie facetem, który się wam podoba, albo pragnienie kobiety, która was rozczarowała. Albo wy ją. I też pokazujcie, ale ja nie będę, ja się pierwsza nie odezwę, albo pierwsze. Blokada jakaś w ogóle. No. Miśki. No co to jest? No jedno, drugie chce. No i co? No i nic. Nie będziecie gadać. Chyba, że ktoś coś jednak tutaj zrobi. Może, jeżeli oni się odezwą, to ja nawet nie wiem, jak wy zareagujecie, bo jedno i drugie chce czegoś tu. Ale się tu nic nie dzieje, tylko jakaś blokadka taka. No, zabawne. By to było. Mam nadzieję, że nie ma osób trzecich. No, jeżeli są, jesteście tylko wy dwoje, no to to jest zabawne wtedy. No, bo to wtedy to jest takie, no, no a kto pierwszy się odezwie, no. Wiecie o co? Taka duma jakaś. Ale jeżeli są osoby trzecie, no to wiadomo, dlaczego tu takie decyzje były podjęte. To wtedy ma to sens. Dobra. Jeżeli macie jakieś dziecko, mogą być jakieś decyzje związane z dzieckiem, urzędowe lub prawne. Ale tylko do tych koziorożców, które rzeczywiście wiedzą, że takie coś ich czeka. Sprawiedliwe, mądre podjęcie jakiejś decyzji, sprawiedliwej. Jakiś prawnik, sędzia, nie wiem co, ale coś związane z dzieckiem by to było. A jeżeli nie chodzi o dzieci, to dobre wieści od prawnika lub urzędu, że jakaś decyzja została podjęta. Ale dobre, to was ucieszy, bo to jest pokazane w giermku kielichów. No. To by was ucieszyło. Może ktoś na jakieś studia się wybiera i jakąś decyzję będzie miał z jakiegoś takiego urzędu. Też może być. No dobra. A wy co jeszcze pokazujecie, że ukrywacie? No pokazujecie pragnienie, pokazujecie, że ktoś wam się podoba, pokazujecie rozczarowanie osobą i być może blokadę. Pokazujecie, że właściwie to wy macie jakiś pomysł, a to może być zawodowe. Jeżeli mielibyście jakiś pomysł, to pokazujecie, że będziecie działać w kierunku jakiegoś nowego pomysłu zawodowego, bo to jest jakaś wasza pasja. No to taki jakiś poboczny ewentualnie mógłby być przekazik. Dobra. Miśki, zróbmy jeszcze szybkie wybierz kartę, dobra? Dla tych, dla których tamto nie rezonowało, albo jeżeli chcecie po prostu dodatkowy przekaz, to zrobimy szybciutkie wybierz kartę. Wybierzcie 1, 2 albo 3. Jeden z tych numerków sobie wybierzcie i tam będzie dodatkowy przekaz, co jest przed wami ukryte. Jeżeli wybraliście jedynkę, jeżeli wybraliście dwójkę, i jeżeli wybraliście trójkę. To jest ukryte? Jedynka. Ktoś cierpi, albo ktoś podejmuje decyzję, żeby zakończyć związek. Albo coś takiego, ktoś zamierza podjąć decyzję, żeby coś zakończyć, albo ktoś nie pokazuje tego po sobie, że cierpi, ale bardzo cierpi. Alternatywnie, nie daj Boże, zwłaszcza jakby to chodziło o kobietę, ale nie musi być, ktoś może nie być zbyt zdrowy i nie chce się do tego przyznać. No. Ale głównie bym powiedziała, że chodzi o jakieś cierpienie i ktoś nie pokazuje tego po sobie. Pokazuje taką, wiecie, taki... W ogóle nie pokazuje emocji. Ale ma bardzo dużo cierpienia w środku. Jakaś taka osoba. No to teoretycznie może chodzić o kogokolwiek. No to może koleżanka być, matka, no ktokolwiek. Ale jeżeli poznajecie nowe osoby w najbliższym czasie, to też uważajcie, żebyście nie próbowali budować czegoś, jakiegoś związku z kimś, kto cały czas cierpi po stracie jakiejś innej osoby. To po prostu uważajcie. Ale tu też ktoś może podejmować decyzję w najbliższym czasie, która będzie, no, albo kogoś zrani ta decyzja, albo to będzie taka decyzja, żeby coś zakończyć. No. To jest dla jedynek. Dla dwójek ktoś też cierpi.
żałuje czegoś, ale nie mógł postąpić inaczej, albo nie może postąpić inaczej, dlatego że ma związane ręce. I żałuje ten człowiek. No. Żałuje czegoś, nie może się pogodzić z jakąś przeszłością. Pokazuje, że ma związane ręce, pokazuje, że nie wie, jak wyjść z tej sytuacji, że nie może się wydostać i czuje się jak w klatce. Jakiś człowiek. A trójki mają, być może to jest tylko przekaz, że idzie do was coś bardzo dobrego. Rodzina, szczęście, spełnienie, żebyście wiedzieli, że to was czeka, bo tutaj jest trójka buław. Ale możliwe, że ktoś przed wami ukrywa, że ma nadzieję na szczęśliwą rodzinę, na pogodzenie się, na jakieś wielkie szczęście, ktoś na to czeka. Jeżeli to nie jest coś, co do was idzie, to po prostu ktoś ukrywa, że czeka na to, żeby była rodzina, żeby było szczęście. I ta osoba wie, że to do nich przyjdzie. Dlatego nie wiem za bardzo, dlaczego ta osoba by to ukrywała przed wami. No. Nic, tyle na razie. Miśki, widzimy się tam jakoś na dniach. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie nie wiem. No coś tam ponagrywam, jakiś misie czy coś takiego. Ale na razie tyle, na razie tyle. Strasznie dziwne. Dziwne rzeczy ludzie ukrywają, dziwne rzeczy powychodziły. No, no nic. Misiaczki, trzymajcie się, widzimy się niedługo, a na razie buziaczki. Pozdrawianka. No i pa, pa.